Zobaczymy. Jak na razie jest w miarę pusto. Dzisiaj, że chciał poruszyć temat mojego prawa jazdy, skąd to, jak to się wzięło. No, chciałem mieć zawsze prawo jazdy od dawna, że tam już myślą, jak to będzie, jak to jest mieć prawo jazdy, mieć auto, jeździć autem. No i pod koniec, no, w zeszłym roku we wrześniu Grzech rozpoczął kurs u mnie w Łaziskach. Jakoś, no, w grudniu zeszłego roku miałem pierwsze jazdy. No, początki nie były jakieś takie ultra łatwe, nie powiem. Miałem problemy i na manualnej skrzyni jeździć ze sprzęgłem, to wszystko ogarnąć. No, nie spodziewałem się, że uda mi się kiedyś skończyć to prawo jazdy, zdać i mieć już dokumenty. Jakoś to tak leciało, teoria, praktyka. No i egzamin, że miał wyznaczony na koniec marca. Tutaj w Ordzie, w Tychach właśnie, i stres był, wiadomo, bo to ważna sprawa, tyle czasu i też, że tak powiem, to nie są tanie rzeczy, więc szkoda by było, żeby trzeba nie wiadomo razy płacić, więc podszedłem do tematu na luzie, po prostu udało mi się to wszystko jakoś opanować, no i przystąpiłem do tego egzaminu, najpierw do części teoretycznej, już nawet teraz nie pamiętam wiele tam punktów było. Potem przyszedł czas na jazdy. Oczywiście na początku trzeba było wskazać różne tam części w aucie, światła i te sprawy, przejechać ten znienawidzony przez niektórych łuk tak zwany do przodu i do tyłu. No jakoś mi to poszło. Myślę, że centralnym punktem tego było to, że jak się dobrze lusterka ustawi, mi się to udało za pierwszym razem przejechać. Potem wiadomo, górka, ruszanie z podjazdu, no i wyjazd w miasto. Wiele osób najbardziej się boi w Tychach tej nieszczęsnej agrafki, która tam jest właśnie, jak się kończą stare Tychy, rozpoczynają nowe. Na szczęście mi się obeszło i żech nie musiał tam jeździć, nie wiem, ale jak się to dokładnie przemyśli, to ta agrafka wcale nie jest aż tak trudno, wystarczy po prostu odpowiednio wjechać, kierunek wciepać i tyle, nie? No, więc na szczęście żech nie musiał po tej agrafce jeździć, trochę żech pojeździł tam po tych strefach 30 tak zwanych, tam reguła prawej ręki, skrzyżowania i te sprawy, parę objazdów, jazd na ronda na zawracania, które tutaj są w Tychach. No i o dziwo tyle, no nie spodziewałem się, że nie popełnia jakiegoś takiego ultra błędu, który mnie zaraz dyskwalifikuje. Są, że nie dowierzą z początku, że rzeczywiście udało się zdać i że na serio by tam mógł teraz sam jeździć autem, swoim autem. No ale no jakoś po kilku dniach to do mnie dotarło. Więc myślę, że nie ma najgorzej. Jesteśmy teraz właśnie w centrum Kobiora i wszyscy właśnie widzę z kościoła wyjeżdżają.
piękny W126 naprzeciwka. Może kiedyś. No i tak, kontynuując. Oczywiście po samym egzaminie tam od razu w sumie to było chyba pion? Nie, już teraz nie pamiętam. No, bez znaczenia. Od razu w ten sam dzień zarosł, jakże wrócił do domu. Że jechał do urzędu, do starostwa, żeby no, pozałatwiać te wszystkie rzeczy, żeby nie wiadomo po tym wiele nie czekać na to prawo jazdy, żeby to jak najszybciej już robili. Czekał, ale w miarę sprawnie to poszło. Tam oczywiście tam coś było trzeba płacić, jakieś coś tam, bo nic nie ma za darmo przecież, nie? No i odebrałem to prawo jazdy. No i teraz sprawa auta, no. Właśnie, to jest właśnie druga sprawa, kierowca chciał dzisiaj poruszyć, czyli skąd Mercedes, czemu Mercedes, czemu takie stare auto, żeście wyjdzie, to jeszcze z takim na dzisiejsze czasy ogromnym dwulitrowym silnikiem, bo w dzisiejszych czasach silnik 2.0 to jest mega dużo. To nie to co kiedyś, że V8 i te sprawy, silniki 5.6 i tak dalej, no przy dzisiejszych opłatach OC, które moim zdaniem to nie są prawidłowe, bo OC powinno być płacone od mocy, a nie od pojemności, i ja się też całkowicie z tym zgadzam, jak to niektórzy mówią, bo płacenie od pojemności to jest po prostu złodziejstwo i tyle, bo ktoś, kto ma powiedzmy taki samochód z dwulitrowym silnikiem diesla, który ma ledwie co 70 koni, no i porównując go z kimś w nowoczesnym aucie, który ma silnik 1.0, 1.1 i ma koni ponad 100 na przykład, bo tak już jest, to nie jest nic nowego, że z litrowego silnika można ponad 100 koni wyciągnąć, no to kto tutaj może stanowić większe zagrożenie? Z jednej strony to jest też racja, że bez znaczenia czym się jedzie, trzeba myśleć, bez znaczenia czym jedziesz, czy jedziesz starym takim autem, czy nowym, bo nawet takim słabym autem też można narobić sobie problemów. Więc no, jakby to powiedzieć, no wracając do tych tematów właśnie związanych z samochodem, Mercedes zawsze się gdzieś tam w rodzinie przewijał, ktoś tam miał zawsze, czy właśnie W124, czy beczkę W123, czy ostatnio czy Mercedesa W201, który właśnie parę dni temu obchodził swoje 35-lecie od premiery, czyli który zapoczątkował C-klasę w Mercedesie. Zawsze kiedyś tam ten Mercedes się przewijał. I także chcę właśnie myślą, co fajnie by było, może by kiedyś, czy się dorobia, czy by da sobie mógł pozwolić na jeżdżenie bez gwiazdy, nie na jazdy, czy coś w tym stylu, nie? No i jak się zaczął rozglądać, najpierw jakoś W124 pomijał ze względu na to, że były obawy, że on się nie zmieści w garażu, w moim garażu, który no, jest taki se, ale jest murowany, więc nie ma, i ogrzewany pod domem, więc nie ma problemu, że jakaś wilgoć czy zimno. No więc z początku, że jak szukał właśnie za Mercedesami W201, najlepiej w dieslu, no to mi jakoś silniki benzynowe niezbyt, tym bardziej z tym mechanicznym wtryskiem Kadżetronik, no jakoś tylko ten diesel, najlepiej dwulitrowy, żeby jak najtaniej. No i że się rozglądał, znalazłem jednego W201, który był połączeniem moim zdaniem bardzo dobrym, jak do mnie, czyli dwulitrowy diesel plus automatyczna skrzynia, bo właśnie się z automatem rozglądałem. Bo jak go oglądać, to było to nawet w tychach, w ogłoszeniu niby 250 tysięcy, co wiadomo, bla bla bla, kręcony do granicy goniony, a se tu przyjeżdżą, patrzę, przelot ponad 600 tysięcy. Wiadomo, przebieg w tych samochodach, no to ponoć nie jest no nic takiego nadzwyczajnego, bo jeżeli serio wierzyć
temu, że te silniki tyle przelecą, no to wątpię, że takie 600 tysięcy mu coś robi. Przynajmniej najprawdopodobniej jest to, był to przebieg no, w miarę prawdziwy, te 600 tysięcy, byłby w stanie jeszcze w to uwierzyć. I jednak po odpaleniu i przygazowaniu, jak zostawił za sobą czarną smugę dymu i dookoła cała ta trawa była okopcona sadzą, to jednak żeśmy zrezygnowali, bo to jednak tam już pewnie silnik się kończył, wtryski i te sprawy by było trzeba nie wiadomo ile do niego wkładać, robić, naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Długo, potem było długo, nic, rozglądaliśmy się, aż natrafiłem właśnie na tego Mercedesa. Był on w Dąbrowie Górniczej. Drażnika 9.2, niby jeżdżony tam niezbyt dużo, był win podany, też jak się sprawdził. Nie było wszystkiego podanego, bo dopiero po tym wyszło, że jeździł on na taryfie w Kielcach. Miał wtedy przebiegu 389 tysięcy, jak był kupowałe. No przebieg, no bojowym, no nie wiem gdzie, w którym miejscu, no ale to wątpię, że taki przebieg w aucie, co na taryfie przez 7 lat jeździło i potem jeszcze prędzej 10 lat w Niemczech gdzieś, nie wiadomo gdzie. Byliśmy go raz obejrzeć, tak testowo zobaczyć, czy to się, on się w ogóle do czegokolwiek nadaje. No i po późniejszych oględzinach i wywnioskowaniu, co by trzeba w nim mniej więcej jeszcze porobić, no, zdecydowaliśmy się go kupić. Oczywiście po delikatnym targowaniu się, bo to no, warto, tak powiem, warto. Żeby też nie przegiąć, ale też żeby po części wyjść na swoim, no bo to wiadomo, z takim autem to przy takim leciwym aucie to zawsze coś wyjdzie. I zawsze jednak odtargowanie tych stówek, dwóch może uratować sytuację w niektórych momentach, jak trzeba potem jakąś część kupić. Chociaż wiadomo, nie ma co na takim samochodzie oszczędzać w ogóle, bo to już jest na tyle klasyk, że wszelakie tanie części to raczej nie w tym aucie. No i kupiliśmy go. Wróciłem nim z tej Dąbrowy Górniczej, no trochę, że na początku no ciężko się było przyzwyczaić, takie wielkie auto, czterobiegowa skrzynia biegów, zupełnie inaczej sprzęgło w nim chodzi niż powiedzmy w tych samochodach na auce jazdy. Napęd na tył, powiem tak, nie odczuwałem jakoś różnicy pomiędzy jazdą przednionapędówkami na nauce jazdy, a teraz tylnionapędowym. Jedyna różnica jest to, że przy niektórych teraz przy tej prędkości po prostu będzie ładnie huczał most trochę już, bo huczeć no, po takich latach no, powinien trochę, jak już jest tam zużyty, jak są zużyte te przekładnie. No i tak powoli do przodu. Jest tak wstępnie już ugodany na regenerację, na konserwację podwozia progów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pogoda jest dzisiaj na szczęście taka, że jest w miarę sucho, więc sobie, że chcę właśnie pojechał samochodem. Ale wiadomo, jak jest sól i ten jakiś maraz na drodze, to szkoda, po prostu szkoda takiego klasyka. No i tak, powoli sobie wymienią części w tym aucie, jakieś drobne naprawy, jakieś paski, jakieś linki ręcznego, jakieś takie elementy wymienne. No i myślę powoli do przodu. Jako zabytek raczej nie, bo to jednak dużo ograniczeń daje, ale kartę Polskiego Związku Motorowego planuję sobie wyrobić, żeby no, mieć jednak trochę zniżek na same te ubezpieczenie OC, bo to warto, po prostu nie wszyscy wiedzą, że mając 25-letni samochód można sobie dużo zniżek zafundować, najprawdopodobniej nawet bez względu ile się ma lat, tylko wystarczy mieć 25-letni samochód w miarę dobrym stanie, że tak powiem, żeby też jakiegoś gruza
nie robi. Ale mając jakiegoś fajnego takiego klasyka z myślą o tym, żeby go, żeby mieć jako taki fajny samochód, to czemu nie? Bo to zawsze jednak tu zniżka, tam zniżka i warto, moim zdaniem. Ostatnia sprawa. Sporo ludzi właśnie tak się też zastanawia, czy warto, czy nie warto brać Mercedesa, czy nie brać, czy inwestować w taki samochód, czy nie inwestować. Nie jest tak jeszcze jakoś tak mocno zapoznany dokładnie, jak to tu wyjdzie mi potem z tym autem, bo to dopiero będę mógł gadać, jak będę miał już drugie, będę mógł wtedy podsumować tego Mercedesa, jak kiedyś uda się zmienić na innego na przykład. Ale moim zdaniem, jak ktoś ma to coś, to zamiłowanie do starej motoryzacji, której już więcej nie będzie niestety, bo dzisiaj to elektronika, plastiki, Made in China i te sprawy, i ma trochę, że tak powiem, chęci, bo wiadomo, no to jest samochód, który mimo swojej niby niezawodności, no po tych latach to no potrafi różne mieć problemy z sobą, to jest normalne, no nie ma się co dziwić, nie wszystko trwa wiecznie i potem się psują niektóre elementy, to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego. Więc czy polecam? Moim zdaniem tak, pewnie, tylko trzeba po prostu dobrze przeglądać, trzeba szukać, trzeba oglądać, nie można tak, że tak powiem, na pałę kupować, chyba że gdzieś jak na przykład w sklepie z częściami do Mercedesów w Orlątowicach, ale to wiadomo, to już też kosztuje taki Mercedes po takim przeglądzie, detailingu i tak dalej, to będzie wiadomo zdecydowanie więcej kosztował. Moim zdaniem warto, ale tak odom trzeba po prostu przeglądać i żeby też się po prostu nie wejść na minę i też moim zdaniem Mercedesy, ogłoszenia z Mercedesami w stylu 1500 zł stan igła, no to raczej nie. Na 1500 zł typowe auto jako dawca części dla drugiego, bo raczej za 1500 to dobrego Mercedesa się nie dostanie, nie ma opcji. Powiedzmy przynajmniej tak te 5-6 tysięcy to jest taki minimum, jeżeli chodzi o wartość, jaką by można dać za takiego Mercedesa. Na szybko diesel kontra benzyna. Jak ktoś chce samochód z większą mocą i większą dynamiką, polecam benzynę, mimo że no tam lubi się czasem psuć te sprawy. Ale jak ktoś chce samochód wolniejszy, bardziej ekonomiczny, że tak powiem, bo ten no, dobrze zachowany silnik tam poli, czyli ten około 7 litrów ropy na 100 km, więc to jeszcze nie jest tragedia. Więc jak ktoś chce samochód właśnie bardziej z bardziej trwałym silnikiem, ale słabszym, ale bardziej ekonomicznym też, no to polecam też właśnie tego diesla brać. Nie musi to być dwulitrowy, jak ktoś chce mocniejszy, to są 2,5 turbo, 3.0 i 3.0 turbo, jeżeli chodzi o diesla. Ten 3.0 turbo tam coś koło 150 koni miał, z tego co kojarzę. Więc tak, Grzech się rozgodął, miał być szybki vlog, a wyszło jak zwykle. Więc podsumowując, Mercedes fajne auto, polecam. Tylko trzeba go lubić i trzeba po prostu umieć dbać też podstawowo o taki samochód, wymieniać oleje i tak dalej. Więc jak się wam podobał taki vlog, trochę z życia, że tak powiem, to no możecie tam zasubskrybować, dać lajka, rozpocząć jakąś konwersację na kanale pod filmem. Ja wam na dzisiaj dziękuję, życzę jeszcze miłego weekendu. Nie wiem, czy ten film dzisiaj, jeszcze niedziela, się pojawi. Cześć.